Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Sly Cooper and Devious Raccoonus, albo Sly Raccoon, albo po prostu Sly 1. Więc cóż, poprzednim razem pokonaliśmy Bugna, albo Vicious Voodoo, gdzie stoczyliśmy walkę z niejaką Miss Rabi. Mam nadzieję, że ją pamiętacie, ponieważ konfrontacja z nią była na tyle żałosna, że po prostu to jest śmiech na sali. I jej opis wyglądał następująco, że była ona mistykiem w grupie Fiendish Five. No i była ona wykorzystywana do napadów na bank. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o panią Miss Rabi. No i poza tym mieliśmy tam, jak to ja zresztą, trudności z różnymi poziomami, bo ja jestem do dupy w takiego Slysona. A dzisiaj zabieramy się za przedostatni świat w gierce, ponieważ tak, to już jest przedostatni świat, co za tym idzie. Finał gry jest wielkimi krokami. I dzisiaj zabieramy się za świat tego oto wspaniałego bossa, którego jeszcze inicjałów nie znamy, aczkolwiek niedługo poznamy, tak więc zaczynamy. The road trip gave me the time I needed to study up on the Panda King. Born penniless, he was fascinated by the fireworks rich noblemen set off every New Year's. He spent a decade learning the art. But when he tried to offer his fireworks to the noblemen, they couldn't see past his shabby clothes and chased him away. Humiliated, the Panda King took revenge on those who shunned him by using the very tools of his art for crime. The Fiendish Five recruited him as their demolitions expert, and from then on, his explosive touch became feared worldwide. He's rumored to be perfecting some new firework technique high in the unstable Kunlun Mountains of western China. Aperilius Escant. Okej, to jest, że tak powiem, nasz pierwszy poziom, widzę. I teraz tak, rozdział czwarty, aka świat czwarty, nazywa się Fire in the Sky. I bossem, z którym będziemy musieli się tutaj zmierzyć, będzie niejaki Panda King. I ciekawostka, jeżeli chodzi o jakby biografię Panda Kinga, no to jak widzieliście, jest on ogromnym pandą, który ma umiejętności w sztuce walki, a raczej ma ogromne umiejętności w sztuce walki. I to tam, wiecie, różne taekwonda, nie taekwonda, myślę, że wiemy, o co chodzi. Jego historia jest dosyć ciekawa, ponieważ został on wygnany ze swojej wioski przez to, że zaprezentował on chyba jeden z najgorszych pokazów sztucznych ogni, albo po prostu fajerwerek. No i cóż, ludzie albo mieszkańcy po prostu postanowili, że chcą go wygnać na amen, ponieważ no nie wniósł nic ciekawego swoją osobą. No i on w ramach odwetu teraz będziemy przemierzali przez tę wioskę, to on będzie co jakiś czas tę wioskę atakował, więc myślę, że jest to idealny powód do mszczenia się. Tylko zanim zaczniemy, sprawdzę, czy aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa, bo ja wolę mieć pewność stuprocentową. No dobra, wszystko się jak najbardziej fajnie nagrywa, więc let's do this shit, jak to mawiają. Zaczynamy sobie tutaj poziomik. Widzę, że na samym starcie mamy do zebrania 30 butelek, więc to będzie całkiem spoko zabawa. Ogólnie bardzo mi się podoba sceneria tego poziomu, grafika, jak i ogólnie samo to otoczenie jest całkiem spoko. Nie powiem, że nie, bardzo mi się to podoba. A ta muzyka, która leci w tle, to też jest w ogóle epicka. Posłuchajcie sobie zresztą sami. Ogólnie sam w sobie poziom jest nawet całkiem spoko, ponieważ on ma tutaj taki fajny zimowy klimat. Mimo że mamy nadal lato, ponieważ mamy 20 sierpnia, kiedy ja to nagrywam, i mamy właśnie lato, ciepło i tak dalej, to jednak ma to swój taki fajny klimat. Ja zresztą w grach wideo bardzo lubię poziomy zimowe i ten poziom również jest tego oto fajnym przykładem. Graficznie on naprawdę świetnie wygląda i nie mam do czego się przyczepić, tak szczerze.
Bo też nie chcę robić czegoś takiego, że na siłę się do czegoś przyczepiam. Oh my gosh, that's awful! That poor village just got buried in freezing snow! The rocket came from that giant statue. And you can bet the Panda King lit the fuse. I've got to find my way up there and fast, before that lunatic squashes another town. No, tutaj sobie oczywiście bekę, jak to ja zawsze robię. No ale tak, tutaj sam nawet Bentley zauważył, że no... nasz Panda King troszeczkę sobie przegina pałkę, no i sami widzicie, że fajerwerkami atakuje teraz wioskę. Więc naszym zadaniem jest go oczywiście powstrzymać, bo okej, jedno jest to, że nie wiem, nie spodobało ci się, że ludzie cię wygnali, ale z drugiej strony też nie możesz ich tutaj wiecznie atakować, no. Mieli do tego prawo. A ty oczywiście jak zwykle bierzesz zbyt wszystko do siebie, frajerze jeden. Nie no, oczywiście staram się tutaj tłumaczyć w jakimś tam stopniu działania Panda Kinga, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, tłumaczenie działań, tym bardziej jego osobowości. To w ogóle już kompletnie wredne było, nie? Że ledwo co ja tam szczerze przeszedłem i już skończyło to się moją śmiercią, bo sopel lodu spadł i mnie unicestwił, więc tutaj starajmy się patrzeć do góry, żeby nie było, że znowu nas coś zabije. No właśnie, tak jak tutaj pięknie uniknięte było. No oczywiście nie mogło się obyć bez Game Overa, no bo przecież to nie byłbym ja. No i cała jakby akcja od zera. Wszystko od zera, ale przynajmniej butelki się zapisały, więc jest git. Gitara Siemanson jest tak zwana. To idzie dobrze. Znaczy idzie dobrze, no. Jak na moje standardy to idzie dobrze, okej? Nie ukrywajmy tego. Co to w ogóle jest za typ? To jest jakiś grizzly? Czy co to? Co to w ogóle jest? Dobra, nieważne. Sprawdźmy, jak to się nagrywa. Audio mi się dobrze nagrywa. Wszystko jest w porządku. No okej. Nie, dalej mnie zastanawia, co to w ogóle jest za niedźwiadek. To jest jakiś grizzly, czy co to jest? Wiecie co? Są śmierci, które mnie bawią, ale są śmierci, które mnie często żenują i to jest jedna z nich. Ja mówię, ja mogę naprawdę wyjść teraz na totalnego boomera, czy nie wiem, na osobę, która tylko by narzekała. W sumie, czyli na jedno i na to samo wygląda na to, że wychodzi. Ale ja nie lubię bardzo tego systemu, że okej, mamy tutaj więcej żyć, spoko, wszystko fajnie. Ale nie lubię bardzo tego systemu, gdzie jesteś w zasadzie na hita. I okej, zdaję sobie sprawę z tego, że mamy tutaj te podkowy i tak dalej, ale bądźmy sobie szczerzy. Już wolałbym, nie wiem, mieć normalny system, niż taki, że po prostu ginę co 2 sekundy, bo nie wiem, bo gierce się tak zachciało. Teraz uwaga na te sople. No, widzicie, o to chodziło. Easy to było. Nie musiałem się jakoś super starać. Kurde, ale tutaj naprawdę teraz mi się przypominają w ogóle jeszcze te takie poziomy pokroju Orient Express czy Midnight Run z Crasha Trójki, albo w ogóle te poziomy ze Spyro Season of Ice czy Spyro Trójki, ten też chiński taki poziom, albo orientalny w sumie. Nazwijmy to po prostu poziomy orientalne. No i fajerwerki od naszego Panda Kinga. W ogóle ci bossowie tutaj mają jakieś takie dziwne imiona, tak szczerze. Wydaje mi się, że Sly 2 i 3 i pozostałe lepszych bossów wprowadzili. No, przynajmniej żyćko sobie teraz też nadrobiłem. I kolejny checkpoint. Kolejny checkpoint, kolejne wyzwanie. No niby od 100 monet mamy już tą podkowę srebrną, no ale no wiecie. Wiecie jak to jest. Dobra, i gdzie mam teraz iść?
A, dobra, tędy. Czasami warto, widzicie, robić coś takiego, bo nigdy nie wiadomo, co... Serio. No. I teraz jest... Teraz nam bardzo ładnie poszło. Ładnie to uniknęliśmy. Teraz uwaga na tego frajera. Jednego z drugim zresztą. Bo jak nie w tę stronę, to świeci w tę stronę, co nie? Nie może być inaczej. A zaraz was porobię. A, spokojna wasza roczochrana, ja tylko dojdę do góry. No właśnie, tylko wejdę tutaj do góry. A widzicie, jak żeście oberwali śmietniki jedne. Co wy sobie... Nie, ja nawet nie wiem, co wy sobie myśleliście w momencie, kiedy świeciliście tam nade mną. Po prostu... Wstyd i hańba, tyle wam mogę powiedzieć i tyle wam zagwarantuję. 14 na 30, kurde, trochę słabo poszło z butelkami tym razem. Tym bardziej, że mamy tutaj safe, który wbrew pozorom nam da kolejną stronę Divius Raccoonus. Aczkolwiek, żeby zdobyć stronę Divius Raccoonus, musimy mieć pozostałe butelki, a na razie nie zapowiada się na to, żebyśmy je mieli, chociaż to się może zaraz zmienić. Tak, checkpoint ich oczywiście również zdobyty. Monetki nadrabiane. There's one over there, but it's heavily guarded. One key coming up. Tak, tutaj nam Bentley wspominał o Secret Gate, że w zasadzie tutaj musimy odblokować tą sekretną bramę, aczkolwiek żeby ją odblokować, musimy dostać się na tamten szczyt, ponieważ tam jest klucz. Tylko jak to zrobić, skoro tutaj wszędzie nas śledzą? Nie da się tak łatwo to zrobić. Trzeba przemyśleć, a nie kurde na pałę lecieć jak co po niektórzy. Nie mówię tu o konkretnych osobach, żeby nie było. O, szajbę już dostali, bo mnie zobaczyli. No właśnie, niestety. No nie można tego na pałę robić. No i ja jestem tego dokładnym przykładem. Dobrze. Naprawdę, serio? Dostali w tubę i nara wam. Ładnie. To jeszcze tylko dwie butelki. Wiem, że one są gdzieś tutaj. Nie ma możliwości, że gdzie indziej. Nie ma, nie ma, nie ma. O, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Chodź tu, butelko. Nie mogłem jej nigdzie bliżej... A, widzicie? Skampiła się, kurde, frajerzyna mała. Dobra, to teraz możemy wrócić do sejfiku i w tym sejfiku sobie odpalimy kodzik. Press the circle to enter the vault code. I got a real headache figuring this one out. Input 578. Ładnie. Zobaczymy, jaką tym razem stronę odblokowaliśmy. This just gets better and better. I'd always heard that one of your southern ancestors, Huckleberry Cooper, developed a technique to move while staying Huckleberry Cooper. Hold down the circle button to turn invisible, then move around with the left analog stick. O proszę ty, to jest bardzo przydatne. Nareszcie jakaś jeszcze przydatniejsza moc niż te pokroju, wiecie, turlanie się i tak dalej. Czyli wygląda na to, że tak zwany Huckleberry Cooper miał zdolności takiej niewidzialności, coś takiego? Wow, ładnie, kurde. Sly w końcu jakiejś pożytecznej mocy się nauczył. Nieźle.
60%, no to już ponad połowę gry mamy za sobą. Tak na dobrą sprawę to 3/4 mamy za sobą gry. Jakby nie patrzeć. No teraz musimy się cofnąć, odblokować sobie tamtą bramę i lecimy z koksem z poziomami, które tam na nas czekają. Easy, kurde. Sądziłem, że trochę gorzej będzie, no ale dajemy radę. Nie ma to tamto, jak to mawiają. Inside the stronghold. 61%. Kurde, tu już procent ładny nam wleciał. Tu na razie nie mamy żadnych tych butelek ani nic, więc wygląda na to, że to jest dalej kontynuacja tego, co mieliśmy, więc to jest w miarę logiczne, bo inaczej by tutaj byśmy musieli odblokować jakieś różne sekwencje. Kurde, będę musiał niedługo wykorzystać te właśnie moce skradania się, tej takiej niewidzialności. W sumie to nawet dobrze, że dopiero teraz to się pojawia, ta umiejętność, bo wyobraźcie sobie, co by to było wtedy, kiedybyśmy, nie wiem, robili jeszcze tam świat Maxota czy coś.